I cześć, witajcie, z tej strony Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w American MCG Alice. Jest to nasz ostatni odcinek, jak tylko przekroczę tą bramę, będzie walka z Czerwoną Królową. I to nie będzie dość prosta walka, jak dla mnie. Będę się tutaj pewnie męczył. Oczywiście, jeśli mi się tam kilka razy nie uda, to pokażę wam tylko po prostu ten moment, który mi się udało. I tak zrobimy. Bravery and I are not on intimate terms. My natural curiosity is tempered with caution. Thus I've lived long. But now, ignoring my instinct to flee or fib, I speak the truth without regard to consequence. Your courage deserves no less. You've suffered great pain, and you've caused some. You've endured deep grief and feelings of guilt, but you will be tested by a more wrenching anguish, Alice. There is worse to come. You and this Red Queen cannot both survive. You are two parts of the same... O kurczę. Serio? No nie. Czerwony... Cheshire Cat też... zginął. Wszyscy giną. No dobra, to idziemy się rozprawić z królową. Jest i królowa. Idziemy, nie ma co. Bym ciekaw, jak ona wygląda. Who am I? Off with her head. Wow. Nawet nie pogadamy, widzę. Od razu jest walka. Nie wiem, na czym będzie polegała. Czy są jakieś fazy? Wiecie, o co chodzi. Tam mam życie. Czy to jest dobry pomysł? Matko, co ona robi? Nie, nie. Zostaw mnie. No nie, serio? Kurde. Dziabnęła mnie. Kurde, pewnie możecie słyszeć psa szczekającego. Za oknem mi szczeka jakieś bydle. Chyba, że muzyka jest, to przegłusza. Dobra, nie, znowu mnie wzięła, no. A ja nie chcę. Weź się ode mnie odczep. Ja nie wiem, czy ja w ogóle jej coś robię. Czy ja ją w ogóle uszkodzę tymi kartami. Nie, nie. No wiecie co? Dobra, może tak. Kurde, mam strasznie mało. Mało mam many. Nie mogę tak do końca. Skupić się tylko na niej. Poczekajcie. O, udało się. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Czy to tak ma. Czy to tak ma być? Wow, serio? Ale mnie cisnęła o ścianę. Uciekam. To może teraz. Serio? Nie wiem, czy ja coś jej robię. Wiecie, o co chodzi? Szkoda, że tutaj nie ma... Oj. Że tu nie ma paska życia każdego z tych bossów. Dobra. A, z tamtej strony mam. Czy to jest dobry pomysł właśnie walczyć z nią kartami czy jakąś inną bronią? To. Dobra, uszkodziłem ją tam chyba z dwa razy może. Kurczę. O nie.
Kurczę, gdzie teraz? Dobra. Co jest? Udało się? Serio? Dostała. To nie jest coś źle. To czekajcie, to sobie zapiszemy w takim razie, skoro jesteśmy w jakimś tam momencie. Bo widzę, że została uszkodzona, ale tak. O, dobra. Dobra. Nie, nie, nie. No znowu. Dobra, udało mi się przynajmniej jeszcze ją nożem siachnąć. Skubana. Wytrzymała jest, no. No jeszcze nożem cię wezmę, poczęstuję. Gdzie jest życie? Dobra, mam to. Dobra, jeszcze kosą dostała. No nie. Strasznie mało życia, słuchajcie. Oj, tu jeszcze mam. Niedobrze. Ajajaj. Zaraz tu jeszcze zginę. O, dobra. Udało mi się, ale o ile pamiętam, to jest jej pierwsza faza. Udało mi się pokonać. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz, słuchajcie, będzie największy koszmar. I rule Wonderland alone. Your interference will not be tolerated. This realm is for grown-ups. Raw, well-ordered, ruthless, careening on the jagged edge of reality. Self-pitying dreamers are not wanted here. They cannot survive here. You fear the truth. You live in shadows. Your pathetic attempts to reclaim your sanity have failed. Retreat to the sterile safety of your self-delusions, or risk inevitable annihilation. If you destroy me, you destroy yourself. Leave now, and some hollow part of you may survive. Stay, and I will break you down. You will lose yourself forever! O matko. Największym wrogiem Alicji jest sama ona. Musi sama ze sobą walczyć. Na to wychodzi. No i słuchajcie, najgorszy koszmar. Jasny gwint. Tu jest pewnie zapis, tak? Automatyczny. Ja mam nadzieję. Naprawdę nie wiem, jak z tym czymś walczyć. Dobra, jakoś mi się tam udało to coś pokonać. Znaczy, że tak powiem, uszkodzić. To może zróbmy save'a. Nie wiem, czy to jest dobry moment na save'a. Uciekam stąd. Skubane, no. Nie wiem w sumie też, wiecie co, czym walczyć z tym czymś. Czy ja to dobrze robię? No to mi ucieka, no.
wziąć i... No właśnie, zaraz mnie to zepchnie gdzieś. Dobra, tam się pojawiło serduszko. Nie chciałbym tego, słuchajcie, powtarzać. No właśnie. Powiedziałem i będę powtarzał. Najgorzej się zatrzymać chyba widzę. Z tego co widzę. Nie ma sensu nawet się zatrzymać, bo... Zaraz mnie... Czymś zepchnie. No, celuj. Oj, oj, oj. Nie wiem czemu nie celuję w nią. Znaczy w ten... Tą królową całą. Może teraz, co? Weź celuj w to coś. No właśnie. Ja bym jednak wolał, żeby ona celowała w królową, a nie gdzieś po bokach. Nie wiem, o co chodzi w ogóle z tym. Bo zaraz mnie tutaj... Dobra, teraz jeszcze raz. Może teraz. Ja już z tego wszystkiego sam nie wiem, czy ja celuję w nią. Dobra, zróbmy save'a. Zresztą, czy to jest dobry pomysł. No nie, no to był dobry pomysł. To był dobry pomysł. Już z tego wszystkiego nie widzę. Dobra, udało mi się. Kurde. Jakby się schowała, to by było dobrze. O nie. Użyłam życie na full. Niesamowite zresztą. Dobra, jeszcze raz. Zobaczymy, ile tego tutaj przyjdzie. Oh, wow. No, dawaj, dawaj. Bombarduj ją. W sumie ładnie dostała. Tylko przydałoby się teraz nie zginąć. No właśnie. Wchodź na górę, wchodź. Jeszcze nie ma sensu save'ować. Też zaraz pewnie to chciałbym zrobić. No chodź tu. Ale nie mam życia, no. Dobra, może teraz coś. Chociaż troszkę. I tutaj od razu życie. No nie, no. Spycha mnie, skubana, no. Chciałbym zasejwować. O, dobra. Teraz spróbujemy. I od razu save. Fajnie by było, może by się udało chociaż za pierwszym razem ją pokonać. Dawaj, celuj. Właśnie, wal w to. Kurde, jeszcze... Już? Naprawdę? Dawać jeszcze raz. Ej, udało się, za pierwszym razem. Nie, no rewelacja. Fakt, że zapisywaliśmy podczas walki, ale co tam? Najważniejsze, że... Patrzcie w ogóle. Kupa mięsa została. Wszystko wróciło do normy. I biała królowa.
Jest i królik biały. O, i nasz skrzat. I Cheshire Cat. I koniec. No powiem wam, że nawet takie przyjemne zakończenie. Wszyscy, prawda, żyli długo i szczęśliwie. Uratowała tą krainę. Tak naprawdę to było jej te sny. To wszystko, co jej w głowie się działo. Poukładała sobie i wyszła z tego szpitala. Oczywiście jest druga część. Alice Madness Return, czyli wszystkie koszmary Alicji powracają. To też będę chciał sobie nagrać też pokazać wam na tym, na moim kanale, ale to zobaczymy jeszcze z czasem, jak mi tam, czy dam radę, ale będę chciał to nagrać na pewno. No i dobra, przebrnęliśmy do końca. Dziękuję wam, że byliście ze mną i do następnego, widzimy się w następnych moich seriach. Trzymajcie się, cześć!